rozpoczyna pierwszy z naszych reprezentantów, Kamil Stoch. Pamiętamy, dość pechowy tutaj występ, ale z kolei świetny na średniej stoczni. No wielki sezon, 2 zwycięstwa w Pucharze, ale później nie doleciał, spadł. Chyba za wysoko był i później nie było jak odlecieć i ten skok jest krótki, 113,5 metra. A zatem tutaj wydaje się jeszcze spóźnione odbicie. Dość po wyjściu płasko, później starał się złapać wyższą parabolę lotu. Nie było wiatru i Kamil. Oprócz Mistrzostwa Świata w lotach, pierwszy tytuł Gregora wygrany zaledwie o 0,3 punktu. Gregor Schwierenzauer. No tak ten wypad robił w ostatniej chwili, ale ciągnął też odległość 125,5 metra minus 3,9. Myślę, że ogromnie zyskał w naszych polskich sercach, mówiąc, że jego idolem był Adam Małysz i że właściwie trafił do skoków, bo Polak mu imponował, a ponadto podkreślał mistrzostwo. Mówił to aktualny mistrz świata, wielki talent, wielka być może przyszłości postać. Na razie Austriacy objęli prowadź, na razie przyniósł szczęście. Piotr Żyła i ważny moment. Nie ma wielkiego wiatru. Zdecydował się Łukasz Kluczek puścić naszego zawodnika, no więc trzeba skoczyć 120 parę metrów i wtedy będzie dobrze. Bardzo wysoko wyszedł Piotr Żyła i jest 120 parę metrów. Odrobimy trochę. Brawo Piotr. Trzeba powalczyć. Pozostaje nam Stefan Hula, Adam Małysz i myślę, że przy drugim skoku będzie także zdecydowanie lepiej u Kamila Stocha. 127 metrów Piotr Żyła, więc blisko się zakręcimy teraz koło czołowego miejsca. Zobaczymy, Rosjanie prowadzą, mają notę 218,7. Łukasz Kruczek zadowolony i Polacy o 0,1 za Rosjanami. Stefan Hula. Ogromnie ważny skok. Musi być 120 metrów, jeżeli mamy się liczyć, bo to będzie po prostu pracować dla całej drużyny. I widzą Państwo, jest 10 metrów krócej. Nie ma formy. 113,5, a więc niecałe 10 metrów. 113,5, tyle ile skoczył Kamil Stoch. Nieco słabszy wiatr pod narty miał Stefan, odjętych 6 punktów. Żeby to było wspomnienie tych jego najlepszych lotów, a zatem Adam rusza. Ważny skok dla nas, dla wszystkich. Wyszedł z progu, czy będzie daleko? Jest daleko, brawo! A więc Adam Małysz, chociaż nie do końca jest przekonany, że ten skok był takim skokiem marzeń. 135,5 metra. Noty będą trochę niższe aniżeli krańca. Po 18 punktów, 1,17,5, 1,17 ta odpadnie. A zatem będzie sporo punktów mniej. Natomiast jeśli chodzi o wiatr, ponad 2 metry, borykał się trochę z tym wiatrem Adam w powietrzu. I teraz aż 18 punktów będzie odjętych. No i czeka, jesteśmy na drugim miejscu. Słoweńcy zyskali 17 punktów dzięki temu niewiarygodnemu skokowi Roberta Krańca. Ale 17 punktów w drugiej serii to jeszcze jest szansa na walkę. Słoweńcy przed nami, Polacy na miejscu drugim, Japończycy już daleko za nami, Finowie również, później na 5. miejscu Czesi. Niemcy na razie prowadzą, a właśnie kończący karierę Michael Urman, mistrz olimpijski, mistrz świata w drużynie, będzie też być może ostatni skok, czy przedostatni, oddawał na Mistrzostwach Świata. Urman będzie musiał skoczyć. Teraz on bardzo daleko. Adam 135,5 metra. Bardzo dobry skok w tej czwórce Piotra Żyły. Po 113,5 Kamil Stoch i Stefan Hula. Liczę na to, że uda się przeprowadzić drugą serię i zobaczymy. Można oczywiście stać
Teraz popatrzmy, na co stać prowadzących Niemców i Michela Urmana. Mistrz olimpijski w drużynie Salt Lake City. Mistrz świata w drużynie także. I jest bardzo blisko, zepsuł skok. Myślę, że mogą Słoweńcy go przeskoczyć. Krzyczy Jelko Gross ogromnie, strasznie się emocjonuje, ale mają rzeczywiście okazję. Tylko 110 metrów, przypomnę, 136 metrów z wielkimi notami i z niewielkim odjęciem za wiatr Roberta Krańca. I teraz czekamy na łączną notę, a tu jeszcze będą bardzo niskie noty i mogą Niemcy stracić. Stracili w tej chwili prowadzenie. Słoweńcy są pierwsi, Niemcy 70 za nimi. Do nas Niemcy, my do Niemców właściwie mamy 16,3. Mówiłem, że będą się tu jeszcze zdarzały niespodzianki, a oby była druga seria, oby była druga seria, bo teraz czekamy na skok Tomasa Hilde. Na razie prowadzą Słoweńcy, Niemcy niepewnie. Tom Hilde. Nie skaczą dzisiaj tak regularnie, tak dobrze jak w poprzednich konkursach, ale Hilde potrafi daleko skoczyć. To jest tylko dobry skok, ale wiele metrów przed tym, tą odległością, gdzie lądował Robert Kraniec. 136,5 metra bliżej Adam Małysz. 127,5 metra. 127,5 metra. To jest nie najlepszy skok, ale noty będą po 18 i tylko 3 punkty odjęte. Zatem zobaczymy, czy mieli wystarczający zapas. Tak, ale są przed Słoweńcami o 2 metry, o 3,8 punktu. Nad Niemcami 4,5 punktu. Ta widownia jest oczywiście rozradowana sytuacją za Staną, tą, która jest obecnie. I teraz muszą skoczyć dobrze Austriacy, żeby odbić się. Niemcy, Urman konkretnie zepsuł skok. W przypadku Morgenstern'a jest to niemożliwe. On musi skoczyć daleko. Jest pewnie rekord skoczni. Ależ piękny skok Morgenstern'a. Piękny. Tylko można się było zachwycać. 140,5 metra, więc jednak bliżej, aniżeli dzisiaj skoczył Kofler rekord. W Adamie najwspanialsza jest jego osobowość. To chyba najbardziej kochany skoczek w historii tej dyscypliny. W naszym świadku nie ma nikogo, kto powie na niego złe słowo. Bywało nawet tak, że jak ktoś sam nie mógł wygrać, to życzył zwycięstwa Adamowi. Jeden z największych zawodników ostatnich dekad schodzi ze sceny. Cóż mogę powiedzieć? Mogę mu tylko złożyć wielkie wyrazy szacunku. Chcę mu przede wszystkim podziękować za te wszystkie lata na skoczni. Tak wiele zrobił dla tej dyscypliny. Był wielkim, wróć, jest wielkim sportowcem. Jest mi smutno, że odchodzi. Na pewno będę w Zakopanem na pożegnaniu Małysza. To dla mnie wielki zaszczyt. Dziękuję za zaproszenie, Adam. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy i dumny z tego, że mogłem skakać z moim zdaniem najlepszym skoczkiem w historii. Możliwość rywalizacji z nim była czymś przepięknym. Adam był jednym z pierwszych, który po moim debiucie w Pucharze Świata podszedł do mnie i powiedział: dobra robota, stary. Zdejmuję czapkę przed Adamem Małyszem. To jeden z najwspanialszych skoczków i ludzi, jakich poznałem w życiu. To bez wątpienia kończy się pewna epoka w skokach narciarskich. To nie tylko w polskich skokach narciarskich, ale światowych, czego najlepszym dowodem były słowa tych wielkich, między innymi Ernsta Wettoriego na koniec. Tak. Ale to też piękne, że właśnie polski sportowiec tak się zapisał w pamięci ludzi, którzy z nim konkurowali, którzy walczyli o te medale, o najwyższe pozycje. Zresztą tu w Oslo to się czuje, jak Adam jest lubiany i popularny, bo on wygląda z autobusów, z reklam i oczywiście ten Adam stał się własnością świata, z czego powinniśmy być naprawdę też bardzo dumni. Dzisiaj oglądaliśmy ostatni skok Adama Małysza w mistrzowskiej imprezie. Adam Małysz będzie skakał do końca tego sezonu, później 26 marca w Zakopanem. Wielka, beneficowa impreza, pożegnanie Adama Małysza.
ale Apoloniusz Steiner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, panie prezydencie, miałby mi za złe, zresztą podobnie jak i polscy kibice, gdybym nie wspomniał o naszej królowej nart. Nie zostajemy bez niczego, właśnie bez nikogo po tym, jak kończy karierę Adam Małysz. Mamy naszą królową nart, królową zimy, Justynę Kowalczyk. Królową jest Holmen Kollen. Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym Oslo 2011 kończymy z dorobkiem 4 polskich medali, 2 srebrnych Justyny Kowalczyk i tego dzisiejszego brązowego na dystansie 30 km oraz z brązowym medalem Adama Małysza z Mittstubaken z tej średniej skoczni. Dzisiaj niestety nie udało się wykorzystać szansy przy tych zmiennych warunkach, tylko jedna seria zadecydowała o wynikach końcowych konkursu drużynowego. Dzisiaj Polska na 5. miejscu. No zabrakło, czego zabrakło? Jednego dłuższego skoku, choćby Kamila Stocha. No trochę szczęścia z warunkami. To Kamil potrzebował mieć troszkę lepsze warunki. On skoku nie zepsuł. Po prostu jechał w strefie takiej, gdzie oddał no taki skok, na jaki można było wtedy oddać. Natomiast to było za mało. Właśnie tego jednego skoku nam trzeba było. 123 zamiast 113 i ta reszta by to wspaniale uzupełniła. Mógł być brązowy medal. Ale na pewno był to konkurs, który znowu przyniósł niespodziankę. Właśnie te warunki wieczne, mówiliśmy o tym, mogą przynieść jakąś niespodziankę. Przyniosło niespodziankę Słoweńcom, prawda? Także Słoweńcy zdobyli ten brązowy medal. Posłuchajmy wypowiedzi Adama Małysza tuż po jego skoku w tej pierwszej, jedynej serii konkursowej. Warunki są naprawdę ekstremalne i ja po wyjściu z progu myślałem, że no chyba nie ulecę, bo narty poszły w dół, nie chciały przyjść, dopiero później dostałem powietrze i ciągło, no także na pewno dużo szczęścia też w tym było, że tam na dole było powietrze. Jeszcze zapytam, jak się skacze po zakończeniu kariery? Dobrze, bardzo normalnie, tak jak i wcześniej, a na pewno z taką trochę ulgą, że już to ze mnie zeszło. Tyle, Adam Małysz, dziękuję pięknie. Bartosz Keller rozmawiał z Adamem Małyszem. Adam Małysz skakał się z lekkością, choć w trudnych warunkach, z lekkością, bo już miałem za sobą ogłoszenie tej informacji o zakończeniu kariery. To był rzeczywiście ostatni skok Adama Małysza na mistrzowskiej imprezie w miejscu wyjątkowym, szczególnym tutaj w 96 roku, kiedy Adam Małysz po raz pierwszy w karierze wygrał zawody Pucharu Świata. On był zwycięzcą, jako pokonany schodził jego wielki idol Jens Weißflog. Dzisiaj Adam Małysz z drużyną na 5. miejscu, ale w tym ostatnim konkursie indywidualnym tych mistrzostw Gregor Schlierenzauer, zwycięzca, Adam Małysz schodził tym razem jako pokonany, ale jako wielki sportowiec, znakomicie kończący swoją karierę brązowym medalem na średniej skoczni. Tak, oczywiście, ale z tą skocznią nie tylko, znaczy to jest na nowa, prawda, ale generalnie ze skokami tutaj Holmen Kollen, Adam, no dużo przygód, prawie w każdym konkursie, nawet jak wygrywał, ale zajmował czasami takie miejsca, że był drugi, trzeci, a wydawałoby się, że powinien wygrać czasami, mu tu warunki przeszkadzały. Pamiętamy, jakie on musiał mieć przeżycie przed 2 laty, kiedy mu tą nartę porwało, prawda? Wtedy groziło mu wtedy śmiertelne niebezpieczeństwo po mistrzostwu. Wtedy z tego skoku wyszedł po prostu, tak, jeszcze ustad. Także z tym miejscem wiąże się wiele wspaniałych wspomnień. 5 zwycięstw jego tutaj, to pucharowy. Tutaj Norwegowie długo to zapamiętają, więc jest to jednak szczególne miejsce dla Małysza. Norwegowie doceniają Adama Małysza, Norwegowie kochają Adama Małysza, ale przede wszystkim to Polacy go hołbią, dziękują mu za jego wspaniałą karierę, za tę karierę i za tę chwilę. Dziękuję również Justyna Kowalczyk, tutaj nasza bohaterka tych mistrzostw. Posłuchajmy. Adam oprócz swoich wielkich i naprawdę wielkich osiągnięć pomógł mi tym, że po prostu czasem ze mnie presji trochę ściągał. Teraz to wszystko spadnie na mnie, aż się boję. Chyba on też może być. Moi znajomi to wyjątkowi ludzie.